Mija termin, w którym embargo na zboża z Ukrainy powinno zostać zgodnie z ustaleniami zniesione. To jest skandal, to jest miara nieudolności tego rządu. Ja wiem, rozumiem, że jest kampania wyborcza, że politycy PiS-u robią wszystko, by się przy tym korycie utrzymać, natomiast nikt nie patrzy się na dobro rolników. Miarą ich nieudacznictwa jest też między innymi to, że za rządów PiS-u 130 tysięcy gospodarstw trzody chlewnej zostało zamknięte. Oburzeniem jest również to, że polski rząd nie wystąpił o wsparcie unijne na rozbudowę portu w Gdańsku. Oni potrafią tylko krzyczeć, potrafią tylko Unią straszyć, a na forum europejskim nie potrafią załatwić nic. Stawianie wszystkiego na ostrzu noża, mówienie, że nie będziemy się stosowali do zapisów unijnych mówiących o embargu, jest odwróceniem wszelkich zasad związanych z dyplomacją. Oczywiście to embargo nie może być zostać zniesione. My ze swojej strony, Polskie Stronnictwo Ludowe prowadziło wiele rozmów w Brukseli na ten temat. Popieramy tutaj rząd w każdym calu, ale 2 miesiące, o których mówi polski rząd rozszerzenia embarga, nic nie da. To muszą być przynajmniej 3 lata i rozszerzone o kolejne produkty. Uzależnienie się od importu z któregokolwiek kraju może wywołać to, że my jako Polska będziemy mieć problemy z bezpieczeństwem żywnościowym. Temu należy się sprzeciwstawić. Polski rząd musi się wykazać sprawną dyplomacją, a w okresie kampanii wyborczej widać, że zależy bardziej im na słupkach, na notowaniach, niż na interesie polskiego rolnika i polskich obywateli. Rolnicy polscy stracili w roku ubiegłym i obecnym od 0,5 do nawet miliarda złotych. Jest to potężna kwota. Chcę powiedzieć, że płatności, dopłaty obszarowe w naszym województwie rocznie to jest około 0,5 miliarda złotych, więc mówimy o takich potężnych pieniądzach. Ponadto w ogóle nie widać, ażeby polski rząd przygotowywał rolnictwo polskie do konkurencji z rolnictwem ukraińskim. Chcę powiedzieć, że dzieje się wręcz odwrotnie, że kiedy Polskie Stronnictwo Ludowe, kiedy ministrem rolnictwa był Marek Sawicki, w Polsce było około 1,5 tysiąca grup producenckich. Dzisiaj po 8 latach rządu jest tych grup 500. Co będzie za rok, za 2, za 3? Trzeba przygotować polskie rolnictwo, polskie przetwórstwo do konkurencji z rolnictwem ukraińskim. W związku z tym my jako Polskie Stronnictwo Ludowe proponujemy, ażeby zakłady przetwórstwa rolnego w sposób ewolucyjny trafiały w ręce polskich rolników. Czyli jak? Na prostej zasadzie. Jeżeli zakład przetwórstwa będzie zmieniał właściciela, to tak jak w obrocie ziemią, w tym momencie tak jak w ziemi wkracza KOWR, to tutaj Krajowa Grupa Spożywcza powinna przejmować i umożliwiać zakup akcji, udziału, bycie właścicielami polskim czy opolskim rolnikom.